To Rzym czy Maroko? Trochę dupek tu się działo. Klaudiuszu, dlaczego w mojej sypialni nie ma mozaiki? Podoba, że mogę wszędzie wchodzić. Położyłem nowy Sikaflex wokół naszego wentylatora. Są cudownym tłem do fotek. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witamy Was w nowym vlogu. Cześć, witajcie. To Rzym czy Maroko? Jak myślicie? Bo wygląda jak Rzym. Tak, no można powiedzieć, że to jest skrawek Rzymu w Maroku, bo jesteśmy w dawnym rzymskim mieście, które nazywa się Volubilis. Jest tu obecnie stanowisko archeologiczne. Zachowane są piękne mozaiki. No i zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego można zobaczyć. Miasto Volubilis było kiedyś dawną stolicą starożytnej Mauretanii, która należała do rzymskiej prowincji. Kiedyś ciągnęła się właśnie tutaj przez północne Maroko, przez całą północną Algierię. Było to dosyć ważne miejsce. Pierwsze ślady osadnictwa w tym miejscu pochodzą z III wieku przed naszą erą. Największy rozkwit miasta przypada na lata między rokiem 40 a 283 naszej ery, a za nami znajduje się kapitol poświęcony Jupiter, Juno i Minewrze. A tam, na dole, widzicie, jest miejsce, w którym składano ofiary ze zwierząt. A teraz jesteśmy w forum, w miejscu, gdzie zapadały najważniejsze decyzje, no taki ichniejszy urząd miasta, można powiedzieć. Jak to w antycznym Rzymie ważnym miejscem były również latryny. No i jedna z nich właśnie mieściła się przy głównej fontannie w mieście. No chodźmy zobaczyć, czy jeszcze coś czuć? Bez przesady. No, ale powiem Wam szczerze, że kamyczki wyślizgane, trochę dupek tu się działo. No, w mieście rzymskim nie może zabraknąć również łuku triumfalnego. Ten tutaj został wybudowany w podziękowaniu cesarzowi Caracalli za to, że mieszkańcy tego miasta mieli ulgi podatkowe. No, ale za ulgi podatkowe tyle towaru, żeby zużyć? No nie wiem. Chyba te ulgi musiały być naprawdę duże. Zapraszam Was w moje skromne progi. Idziemy do mojego rzymskiego domu. Jest ich tu wiele, no ale sama myśl, że idę sobie korytarzem, gdzie chodzili 1800 lat temu Rzymianie, przechodzę przez ten próg, jest dla mnie po prostu niesamowite. I zwróćcie uwagę na architekturę tego domu. Wygląda jak marokańskie riady. Na środku piękny ogród, a po bokach komnaty. Wszędzie można podejść tak blisko, po prostu w Maroku wszystko można doświadczać namacalnie. I nawet tutaj, no wiadomo, to jest ogrodzone, żeby nie deptać po tej starożytnej mozaice. No ale można naprawdę to podziwiać z tak bliskiej odległości, jest to fantastyczne. Klaudiuszu, dlaczego w mojej sypialni nie ma mozaiki? Tylko jakieś chwasty rosną. Oj, najmocniej Cię przepraszam, Julio. Obiecuję, że jutro to naprawię.
Ale do tego czasu zapraszam Cię do mojej sypialni. Tam jest duża mozaika. Mozaika, tak. Duża mozaika. O, jaka duża mozaika. Proszę, wchodź. Och, Klaudiuszu. No, przepiękna mozaika. Nie, naprawdę jest cudna. Pod rządami Arabów miasto rozwijało się nieprzerwanie do XVIII wieku, dopóki sułtan Mulaj Ismail nie ukradł stąd wszystkich marmurów, z których później zbudował Meknes. Znajdujemy się na najbardziej prestiżowej ulicy w tym mieście. Tam znajduje się brama Tanżer, a za mną z drugiej strony jest Monika i łuk triumfalny Karakali. Przy tej ulicy były najbogatsze domy, tak, no najzamożniejsi ludzie. Senatorowie tu mieszkali, rzymscy jacyś dostojnicy. Same wille tu były z pięknymi ogrodami i basenami. Ojej, masakra, tak mi działa wyobraźnia, chyba jak w żadnym mieście arabskim. Najbardziej mi się tutaj podoba, że mogę wszędzie wchodzić. No oprócz miejsc, gdzie są mozaiki. Ale tak, to można po prostu wejść wszędzie. Chodź, Moni. No jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem. Jest pięknie, miejsce w ogóle jest tak cudownie położone, otoczone tymi dolinkami zielonymi. No dla miłośników Rzymu to jest po prostu coś wspaniałego. Tutaj chciałbym pozdrowić mojego przyjaciela Branka. Szkoda, że ci tu nie ma, bo naprawdę byś miał tu niezłą zabawę. Tylko jednej rzeczy tu nie można kupić, wina. No moglibyśmy tu spędzić cały dzień, aż przykro stąd odchodzić. No niestety, zachodzi słonko, robi się chłodno. No, a naprawdę? Ja nic nie wzięłam. Jak już powiem, zdążę się pochwalić, więc wracamy do vana. Jesteśmy na trasie N13, jedziemy do miasteczka Szechuan. Udajemy się na północ. Opuściliśmy tą piękną okolicę Mulej Idris i właśnie to miasteczko rzymskie, co zwiedzaliśmy. Znaleźliśmy tam bardzo piękne miejsce. Spędziliśmy tam cudowny wieczór z Kasią, z Łukaszem i z Agnieszką i Jędrkiem. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Miejscowa była po prostu fenomenalna. Napaliliśmy ognisko, była cisza i spokój, po prostu super. No a teraz jedziemy na północ, jest gorąco, a droga po prostu jest tragiczna. Cały czas rzuca, cały czas są jakieś chopki, cały czas są jakieś dołki i po prostu już mam dość. A jeszcze nam zostało 1,5 godziny. Chociaż okolica jest bardzo piękna. No właśnie, o. Najgorsze jest to, że na tej drodze nie widać tych takich fal, o jak teraz, bo wydaje się ona płaska, a nagle po prostu samochód zaczyna podskakiwać. Do miasta Szechuan nie dojechaliśmy, niestety. Zostaliśmy w górach Rif. Jest tu super dzika miejscówka, troszkę się baliśmy, bo nie wiem, czy słyszeliście tutaj historię, jak nie, no to sobie poczytajcie. No, zgooglujcie sobie, bo nie chcemy mówić tutaj na kanale, używać różnych słów, żeby nam YouTube nie zblokował filmu. Ale poczytajcie sobie, ale tylko tak na marginesie, my nic nie znaleźliśmy no, w okolicy. Nic nie znaleźliśmy i noc była spokojna. No, pracowite dni teraz przed nami, no wyjazd do Hiszpanii już się zbliża wielkimi krokami, także będzie bardzo, bardzo intensywnie. Mimo tego, że mamy tak bardzo teraz napięty grafik, to zawsze znajdziemy czas dla naszych widzów.
I właśnie chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia Marcie Janiak i jej mężowi Marcinowi z okazji 10. rocznicy ślubu, którą obchodzą właśnie dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, słuchajcie, żyjcie w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności. I kolejnych cudownych lat życzymy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ostatnie śniadanko z pysznymi serkami. Jebli? Jeben. Tak, już dojadamy rzeczy z Maroka. Będziesz tęsknił za białym serkiem? Oczywiście, że będę. Ja go uwielbiam, ubóstwiam. Na słono, na słodko, w każdej postaci. Już go przetestowałem przez te 3 miesiące po prostu. Jest super. W ogóle wczoraj jeszcze położyłem nowy Sikaflex wokół naszego wentylatora, bo w Marrakeszu podczas tego malutkiego deszczu mieliśmy lekki przeciek przez sufit do środka. Także no mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko dobrze. Trzeba od czasu do czasu sprawdzać takie rzeczy. Stary silikon, ten Sikaflex, był tak popękany, że aż byłem w szoku. No mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku. Udało się. No czasami tak mam, że nie chcę mi się drabiny wyciągać, ale coś czuję, że kiedyś pożałuję tego. No i lecimy do Szechuan. Dojechaliśmy do Szechuan, które się pięknie prezentuje na tle gór Rif. I to od nich pochodzi jego nazwa. Z berberyjskiego Szechuan, bo tak kiedyś się nazywało to miasto, oznacza góry, rogi, szczyty, rogi. A obecna nazwa oznacza patrz na szczyty, rogi. No to patrzmy. Patrzmy. Ja jestem ciekaw, jak ono się będzie prezentowało na tle miasteczka, które odwiedziliśmy w Andaluzji rok temu. Nazywa się Pitufino. Jak ktoś nie widział filmiku, to tutaj też będziecie mogli sobie porównać. Za parking trzeba zapłacić 20 dirhamów za cały dzień. Jeżeli zostajemy na noc, to płacimy 40 dirhamów. Do Mediny stąd jest około 10 minut. Także warto jeszcze podkreślić, że parking jest strzeżony 24 godziny na dobę. Jest ciasne, ale jest blisko do Mediny, także to jest plus. Ale własne. Szechuan zostało założone przez Mulaya Alego Ben Rashida, potomka Mahometa, w XV wieku. Miasto do tej pory jest podzielone na 4 dzielnice. A każda z nich może się poszczycić 4 meczetami, 4 hamamami i 4 medresami. Wow, jestem pod wrażeniem. Najbardziej rozsławioną, głównie przez Instagrama, dzielnicą jest Błękitna Medyna. I wcale się temu nie dziwię, bo te piękne, błękitne budynki, wąskie uliczki są cudownym tłem do fotek. Co ciekawe, miasto było uważane za miejsce święte i przez stulecia było zamknięte dla innowierców. Zmieniło się to dopiero w 1920 roku i od tego czasu przyciąga wielu turystów. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego to miasto jest umalowane na niebiesko. Są dwie teorie. Jedna jest taka, że Berberowie twierdzą, że niebieski kolor odstrasza złe duchy, a druga jest taka, że po prostu ten kolor ma przyciągać turystów. No miasto jest przeurocze, ale historia związana z kolorem bardziej mi się podoba w Pitufino, w Andaluzji, niż tutaj.
Celeme. بحر الغزال سلامات يا أنبيو سلامات مريدي لك سلامات نموني يا سلامات مديم واو سلامات 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 سلام سلامات. Oprócz tego wszechobecnego błękitu można też trafić na takie perełki, jak na przykład ten meczet z 1326 roku, który zbudowali okoliczni mieszkańcy. No mnie fascynują tutaj wszelkiego rodzaju drzwi i drzwiczki. No i wszędzie widać i czuć koty. Czasami bardziej czuć niż widać. Zatraciliśmy się w tej Medynie. Moglibyśmy tu spędzić chyba, nie wiem, z tydzień, bo no jest cudownie. Jest pięknie, można chodzić i chodzić. Jest cicho, spokojnie. Nikt nie zakłóca tego spokoju. Turystów też nie ma aż tak bardzo dużo, więc no cóż. No nie, jest super, no. Delektujemy się. Mam cię. Przyszliśmy coś zjeść i mamy takie fajne przystawki. Pierwszy raz to jemy, mimo że już jesteśmy 3 miesiące, to nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. To jest jakiś taki przesmażona dynia na słodko z rodzynkami, ale jest to po prostu pyszne. Co tam masz, Paweł? Mam tutaj tajin, ale wygląda całkiem inaczej niż wszystkie. Mam po prostu mięso ze śliwkami, mięso z jagnięciny. Nie ma żadnych ziemniaczków, warzyw. Taki po prostu tazinek. Szeszuański. Ja mam keftę. Przepyszną. A Paweł powiedział, że smakuje mu bardzo ta smażona dynia, więc dostaliśmy jeszcze cały talerz. Nie wiem, kto to zje. Ja. Marokańska gościnność. No i restauracja Babsur. Na plus, jedzonko bardzo dobre, no i tanio, zapłaciliśmy chyba 130 dirhamów, także polecamy. I jeszcze jeden plus, była otwarta w Ramadan. Przyjechaliśmy do miasta Tetuan, jak widzieliście, jest ono bardzo nowoczesne. Jesteśmy w szoku po prostu, jak tu wszystko wygląda. No, jak wjechałem, to już się poczułem po prostu jak w jakimś hiszpańskim mieście. No i korzystając z okazji, że jest tutaj wszystko, robimy jeszcze ostatnie pranie w Maroku, jakieś zakupy, także dzisiejszy dzień będzie już bardzo, bardzo intensywny. No więc z Wami już będziemy się żegnać. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, dajcie łapkę w górę. W następnym odcinku pokażemy Wam, jak przekraczamy granicę. No mam nadzieję, że coś nam się uda nagrać, no ale no ogólnie Wam powiemy wszystkie informacje, jak to wyglądało, ile zapłaciliśmy za prom i w ogóle. Także do zobaczenia, hej! Hejka!